W polskich lasach naziści stworzyli podziemne miasto. Ukryli tam coś mrocznego. Tunele ciągną się na kilometry. Wiercili i stosowali materiały wybuchowe. Pozostaje wiele niewiadomych. Te tunele są straszne. Wszędzie leżą materiały i sprzęt. Większość sądzi, że skrywają się tam jakieś wynalazki. Mieszczą się w nich ciężarówki. To, co tu trzymali, było ogromne. To wygląda jak drewniana skrzynia. Trzeba kopać dalej. Tajne bazy Hitlera. W sercu Polski, pośród zalesionych gór, naziści prowadzą budowę na ogromną skalę. Góry Sowie są mgliste i ciemne, a do tego słabo zaludnione. To dość niezwykłe jak na obszar Europy, w którym się znajdują. Te lasy skrywają coś mrocznego. W 1943 karty się odwróciły. Niemcy się wycofują, ale do zakończenia wojny jeszcze daleko. Góry Sowie obejmują obszar około 200 km kwadratowych na Dolnym Śląsku. Gdy jesteś w górach, nic nie dostrzegasz. Widzisz jakieś niewielkie otwory na powierzchni i może jakieś betonowe fragmenty, ale nie jesteś w stanie rozpoznać struktur. To tutaj naziści rozpoczęli budowę podziemnego miasta Osówki. Choć wydają na nie ogromne kwoty, budowa przebiega w tajemnicy. Naziści wykorzystali tę lokalizację, ponieważ była oddalona od osad i osłonięta przed aliantami. Nie chcieli, by ludzie o tym wiedzieli. Wiele z wejść do kompleksu przesłaniała roślinność. Zachowanie tajemnicy było kluczowe. Nikt nie ma prawa zbliżać się do tego obszaru w obawie przed informatorami. Co odpowiadasz, gdy ktoś pyta, czemu wysadzacie górę w powietrze? Miejscowi wiedzieli o wszystkim tylko to, co ujawniali im Hitler i Goebbels. Ludność nie wiedziała, co jest budowane, więc krążyły plotki. Ale prawdziwy cel był im nieznany. Powiedziano im, że powstało śląskie przedsiębiorstwo, które prowadziło budowę. Naziści mieli obsesję na punkcie sekretów. Paranoja była powszechna. Wszędzie, gdzie się poszło, SS i Gestapo mieli oczy i uszy. Niemcy przegrywali, więc budowa czegoś tak wielkiego jest zdumiewająca. Projekt zaangażowany był Albert Speer. To jeden z bliskich współpracowników Hitlera. Budowę nadzorowali ludzie na najwyższych szczeblach. Trzeba się zastanowić, jaki był jej cel. Wiele z ich projektów wydawało się nie do zrealizowania, ale im udawało się jakoś stawiać te ogromne budowle. Co więcej, robili to w czasie wojny, jednocześnie budując podobne kompleksy w całej Europie. To zdumiewające. Choć projekt był tajny, eksperci wierzą, że wskazówkę można znaleźć w tutejszym podłożu. Góry Sowie powstały ze skał magmowych. To najstarsze warstwy na Ziemi. Nie jest łatwo je wykopać, bo nie wystarczą do tego zwykłe narzędzia. Potrzebna jest ogromna siła, żeby je skruszyć. Są bardzo gęste i nie przypominają na przykład wapienia. Trudno się przez nie przebić. Można to zrobić tylko wiercąc lub wysadzając je w powietrze. To duży wysiłek. Potrzeba dużo energii, żeby wysadzić te skały w powietrze.
Musieli mieć dobry powód, żeby budować właśnie tam. Skała magmowa jest tak twarda, że właściwie podtrzymuje się sama. Z tego powodu jest odporna na ataki. Gdy dostaniesz się do środka, jesteś chroniony prawie przed wszystkim. Stworzenie kompleksu wymagało ogromnych nakładów siły roboczej. 13 tysięcy robotników przymusowych i więźniów z obozów koncentracyjnych kopało tunele osówki. Przy tylu dobrze zarządzanych i skupionych na zadaniu robotnikach, roboty posuwały się szybko. Tysiące robotników straciło w tych tunelach życie. Zabiło ich lekceważenie przez nazistów i ich bezpieczeństwa. Sklepienia mogły w każdej chwili się zawalić, a powietrze było wilgotne, pełne pyłu i bakterii. Robotnicy nie mieli sprzętu ochronnego. Trzecia Rzesza miała niemal do samego końca nieograniczone zasoby ludzkie, w tym niewolników, robotników przymusowych i więźniów obozów. Dzięki tak licznej sile roboczej naziści wykopali prawie 2 miliony metrów sześciennych skał. To jakby wykopali górę z góry. Mówimy tu o wydobyciu milionów ton materiału. Przeciętna wywrotka zmieści około 20 ton. Pomnożcie to przez setki tysięcy, jeśli nie przez miliony wywrotek, i otrzymacie wynik. Niewiele wiadomo o projekcie, więc eksperci starają się uzyskać odpowiedzi ze skał. Przez 15 lat badałem takie miejsca jak góry Sowie. Z tego, co nam wiadomo, powinno w nich być wiele podziemnych kompleksów, połączonych ze sobą w jedno. Rozłożenie i rozmiar tuneli zwodzą każdego, kto je bada. W tamtych czasach niewiele tuneli osiągało takie długości. Zdumiewający jest ogrom konstrukcji. Pierwsze, co się zauważa, to wielkość. Projekt był ogromny. W tunelach mieściłyby się ciężarówki. Szykowali się na duży ruch. To nie są bunkry i tunele. To podziemne miasto. Jeśli chcesz budować tak wielkie tunele, musisz ściąć las i zapewnić czystą wodę, stworzyć drogi, którymi przywieziesz sprzęt, postawić warsztaty, bunkry i baraki. Już samo to jest wyzwaniem. Dziś każdy rząd miałby kłopot ze zbudowaniem tego. Wystarczy pomyśleć o kosztach. Mówimy tu o miliardach dolarów. Trudno sobie wyobrazić, by dzisiaj ktoś coś takiego stworzył. Pomimo walki na licznych frontach, naziści skupiali wysiłki na szybkiej konstrukcji kompleksu. Tyle wybudowali w 2 lata. To niesamowite osiągnięcie. Trudno ogarnąć liczbę robotników i planowanie. Minęło 75 czy 85 lat, a konstrukcja nadal jest w dobrym stanie. Niemcy wiedzieli, jak dobrze budować. Wybudowali to na obszarze chronionym. Miejsce miało znaczenie strategiczne. Eksperci snują różne teorie co do celu tego miasta. Możemy sobie wymyślać różne rzeczy, ale trzeba trzymać się faktów. Bez nich nie dowiemy się, jaki był cel tej budowy. Ludzie, którzy to zbudowali, nie zostawili nam informacji. Częściowo dlatego, że wielu z nich zamordowano. Zamieszkujący ten obszar Niemcy też nic nie zostawili, bo albo uciekali przed Armią Czerwoną, albo po wojnie ich przesiedlono. Wszyscy, którzy mogli wiedzieć coś więcej, zniknęli, a dokumentację w większości zniszczono.
Nie mamy pewności, czy wszystkie tunele powinny być połączone. Górysowie są bogate w zasoby naturalne i rudy, których potrzebowali, by kontynuować wojnę. Z drugiej strony, przez ilość czasu i energii oraz koszty potrzebne, żeby przebić się przez skały, to wszystko nie miało sensu. Badacze starają się ustalić, jakie były intencje nazistów. Idą w głąb wcześniej zablokowanego tunelu i znajdują szyb windy. Prowadzi on przez górę i wyłania się obok ruin zwanych kasynem. Wydaje się, że o podziemnym mieście wiedzieli tylko nieliczni. Naziści mieli obsesję na punkcie tajemnic i zatrzymywania informacji dla siebie. Część tajnego kompleksu skrywa się pośród roślinności. Budynek zwany kasynem łączyła z podziemnym miastem winda. Kasyno, znajdujące się na szczycie góry, wygląda dziwnie, ale mogły się w nim znajdować bunkier dowódcy albo stacja obserwacyjna. 50-metrowy budynek ma ściany o grubości pół metra. To betonowy bunkier. Wygląda na odporny na bombardowanie. Okna są małe, dach półokrągły i łączy się z tunelami. Ma też kominy, sieci elektryczne i nieopodal stację kolejową z windą do tuneli. To jak niemająca końca sala koncertowa. Nieopodal kasyna leży kolejna ruina. Eksperci wiedzą jedynie, że była to elektrownia. Lecz co zasilała? Potrzebowali elektrowni, która działałaby niezależnie od lokalnej. Ktoś się postarał, by zniknęło wszystko, co powiedziałoby nam, co to była za budowla. Czy opracowywali tam nową broń? Niektórzy uważają, że budowle na powierzchni stanowiły platformę pierwszego reaktora, który naziści mieli tu wybudować. Od dawna krążyły plotki, że naziści byli o włos od stworzenia broni jądrowej. Gdybym chciał opracować broń, która znacznie wyprzedzałaby to, czym dysponuje mój wróg, to szukałbym miejsca, gdzie nie zajrzałby nikt niepowołany i można łatwo kontrolować przepływ osób. No i oczywiście nie może być fotografowane z powietrza. Niewiele krąży opowieści o tym, co tam przechowywano, ale większość uważa, że chodzi o nową technologię. Teorie, że kompleks zaprojektowano tak, by znajdował się pod ziemią, by tam produkować tajną broń, są całkiem prawdopodobne. Naziści nieraz przenosili pracę pod ziemię dla ochrony i by kontynuować badania. Wiemy, że Niemcy przenosili fabryki pod ziemię. Pod ziemią budowali silniki samolotów i rakiety. Dlatego można uznać za prawdopodobne, że przynajmniej niektóre z tuneli miały właśnie takie przeznaczenie. Wygląda jednak na to, że kompleks opuszczano w pośpiechu. W tunelach nadal leżą materiały i sprzęt, jakby ludzie uciekali w pośpiechu. Kiedy widzisz wagoniki kolejki, narzędzia i łańcuchy, które walają się w tunelach, staje się jasne, że coś się stało i ludzie odeszli w pośpiechu. To budzi niepokój. Pod koniec 1944 roku zabrakło im pary, tak jak III Rzeszy. Bez wątpienia wiemy jednak, ile materiałów to włożyli. Piotr zbadał wiele wcześniej nieznanych części tunelu, ale dużo jeszcze pozostało. Na początku tunelu znajduje się stróżówka, ale jest zablokowana z każdej strony. Nikt tam nie zaglądał od czasu wojny. Znaleźliśmy otwór i spróbujemy wsunąć tam kamerę.
Za każdym razem, gdy zaglądamy w nieznane wcześniej zakamarki, odczuwam ekscytację. To naturalne. Nadal żywię nadzieję, że znajdziemy odpowiedzi albo kolejny element układanki. Coś ważnego odnośnie tajemnicy gór Sowich. Coś tam jest. Jakieś drewno i trochę kamieni. Są fragmenty betonu. Wielu ekspertów, w tym też Piotr, uważa, że widzimy mały fragment budowy. Od dekad krążą plotki, że tuneli pod górami jest więcej. Nie wiemy, jak powinny wyglądać po ukończeniu. Nie możemy sobie tego nawet wyobrazić, ponieważ nie mamy planów. Naziści zamierzali rozbudować tunele, zamówili ogromne ilości betonu, ale cel ich powstania pozostaje niejasny. Nie znali go nawet wysokiej rangi członkowie naczelnego dowództwa. Mamy tajemnicę owiniętą w tajemnicę. Musimy szukać dalej, schodzić do tych tuneli i je badać. Trudno powiedzieć, co to jest, bo widzimy tylko fragmenty pomieszczenia. Jest zablokowane. Spróbuję wsunąć kamerę innym otworem i spojrzeć na wnętrze pod innym kątem. Jesteśmy w środku. We are inside. Jesteśmy w środku, mamy trzy otwory, którymi możemy zajrzeć do środka. W środku są przedmioty, których teraz nie zdołamy rozpoznać. Od 1945 roku nikt nie zaglądał do tego pomieszczenia. Wygląda jak drewniana skrzynia. Musimy wpuścić tam więcej światła. Wtedy ujawnią się szczegóły. Piotr kontynuuje dochodzenie i pojawia się nowa teoria. Obecność agentów SS w okolicy sprawiła, że wiele osób podejrzewało, że powstawał tu bunkier dla Hitlera. Jeśli kompleks był budowany dla Hitlera, to niektóre z tuneli musiałyby pomieścić pociągi z zaopatrzeniem i dlatego były duże. Hitler miał wiele bunkrów. Czy kryją się w nich wskazówki? Większość teorii głosi, że był to bunkier polowy, stworzony dla Hitlera jako punkt obrony frontu, z którego wydawałby rozkazy. Albert Speer napisał po wojnie, że miało być to regionalne centrum administracyjne, ale ludzie mu nie wierzą, bo często próbował zmylić innych. Hitler często nadzorował wysiłek wojenny ze swoich bunkrów, takich jak Berghof i Wilczy Szaniec. Hitler pragnął być blisko frontu, więc to logiczne, że jego kwatery budowano w miejscach, które były blisko nich. Jako dowódca wojsk jeździł tam, gdzie akurat toczyły się walki. Na początku wojny, gdy jego armia wygrywała, Hitler miał dobre relacje ze swoimi generałami. Ufał im. Gdy jego wojska zaczęły przegrywać, zaczął popadać w paranoję. Wymieniał generałów i wierzył, że knują przeciwko niemu. Gdy doszło do zamachu na jego życie, uznał to za dowód. Od tamtej pory tylko on mógł dowodzić operacją. Rozkazywał jednostkom atakować i nie oddawać pola. Wysyłał rozkazy kapitanom i porucznikom, a nie tylko generałom. Sam prowadził wojnę. Jego fascynacja bunkrami polowymi jest ważna, ponieważ wyobrażał sobie siebie jako wojskowego architekta. Miał się za genialnego stratega. Nie był nim. Gdy przegrywał, wierzył, że zainspiruje bohaterską obronę Niemiec swoją obecnością, na przykład w Wilczym Szańcu. Ale jeśli zastanowimy się, co bunkry reprezentują jako bunkier Führera, to zobaczymy brak konsekwencji. Istnieją różnice pomiędzy bunkrami, z których Hitler korzystał, a osówką.
Ten jest wyjątkowo duży i chyba miał mieć kilka zastosowań. Berghof był jego siedzibą w Alpach. Po przebudowie w 1935 roku stał się letnią rezydencją. Na początku Berghof był niewielki. Hitler trzymał tam wino i skradzione skarby. Pod koniec znajdowały się tam wille jego generałów. Rozkład Berghofu nie przypomina osówki. Wilczy szaniec na wschodnim froncie składał się z trzech stref bezpieczeństwa. Zamieszkiwało go 2000 osób, w tym kobiety, które próbowały dań Hitlera na obecność trucizn. Wilczy szaniec był popularną siedzibą Hitlera, a w 1944 roku stał się miejscem zamachu 20 lipca. Operacja Walkiria była próbą przejęcia przez spiskowców władzy w Niemczech. Nie powiodła się. Po zamachu wzmocniono ochronę Hitlera. Jest możliwe, że niektóre z tych struktur były próbą uczynienia bunkrów jeszcze bardziej bezpiecznymi, nie tylko przed nalotami nieprzyjaciół, ale też przed wrogiem z wewnątrz. To mogłoby tłumaczyć złożoność osówki. Inne bunkry są znacznie mniejsze, daleko im do skali tuneli. Nie są też połączone z innymi bunkrami. Mają dobrą ochronę, ale nie tak imponującą. Główną różnicą jest to, że Wilczy Szaniec jest w większości na powierzchni, a w osówce wszystko jest pod ziemią wewnątrz góry. Technologia obrazowania pozwoliła na porównanie ruin. Nie wyobrażam sobie budowy kompleksu z koleją tylko po to, żeby zrobić w nim centrum dowodzenia. Oprócz tego, że kompleks różni się od innych bunkrów, jest też kwestia tego, że Hitler rzadko odwiedzał osówkę. Można by sądzić, że Hitler często by tam bywał w celach propagandowych, ale nie. Bywał tam rzadko. Czemu? Bo to tajny bunkier i nie chce, żeby ludzie o nim wiedzieli. I choć budowa jest zdumiewająca, jest tylko jedną z dziesiątek wielkich projektów budowlanych. Naziści zniszczyli lub ukryli większość dokumentacji, ale pozostawili wskazówki, które mogą wyjaśnić to i owo. Naziści zbudowali podziemne miasto, choć groziła im porażka. Tunele pod górą ciągną się kilometrami. Badacze wewnątrz szukają kolejnych ukrytych pomieszczeń. Tymczasem w lesie znaleziono nową wskazówkę. Kilka dokumentów zdradziło, że na miejsce przywieziono ogromne ilości betonu, ale widocznych jest tylko kilka worków. Jeśli nadzorujesz tak duży projekt, to wiesz, że materiały trzeba zamawiać zawczasu. Nie ma nic gorszego od niemożliwości kontynuowania prac, ponieważ zabrakło ci betonu. Skoro go zamówiono i przywieziono, to zamierzali go rozlać. Tylko gdzie? Niektóre dokumenty sugerują, że duża ilość betonu powinna zostać wylana gdzieś w górach. Ilość zużytego betonu wyniosła ponad 275 metrów sześciennych. To 12 razy tyle, ile zużyto na budowę stadionu Yankeesów. Naziści nie robili błędów w dokumentacjach. Beton został tu przysłany. Z dokumentacji wynika, że tunele miały być wzmocnione, ale nie były. Zabezpieczono może 10% całości. W pozostałościach nie widzimy śladów betonu. Podczas budowy tuneli kontrolę nad pracami przekazano organizacji TOD, która nadzorowała już budowę autostrad. Beton na pewno nie zostałby nieużyty.
Operacja TOT była jedną z wielu ważnych organizacji, które zarządzały robotnikami z obozów. Byli bardzo efektywni. Nie tylko organizowali siłę roboczą, ale też znajdowali ludzi o odpowiednich umiejętnościach. Wciąż żyją plotki o tym, że tuneli i kompleksów pod górami jest więcej. Jeśli je znajdziemy, może odkryjemy tajemnicę. Wstępne dochodzenie wskazuje wiele umyślnie zawalonych tuneli i szybów. Mogły one na zawsze odciąć duże fragmenty kompleksu. Tunele mogły nie być bezpieczne. Część mogły zniszczyć wycofujące się oddziały Wehrmachtu, a inne przejąć Sowieci. Czemu Niemcy zadali sobie trud, żeby nawet po wojnie to miejsce pozostało tajemnicą? Nie wierzę, że zniszczyliby tunele, gdyby nie było tam nic ważnego. W dokumentach napisano, że tuneli powinno być więcej. Nadal żywimy nadzieję, że coś znajdziemy. Nowoczesna technologia może rzucić światło na wygląd systemu. Ta kamera pokazuje różnicę temperatur w poszczególnych pomieszczeniach. Jest bardzo przydatna. Teraz widzimy, że w pomieszczeniu obok panuje inna temperatura. Inną metodą wykrywania budowli podziemnych jest georadar. Georadar działa na podobnej zasadzie jak zwykły. Emituje on serię impulsów elektromagnetycznych, które odbijają się od tego, co skrywa się w ziemi. Pokazuje, czy pod powierzchnią zakopane są różne materiały i jak są głęboko. Można dzięki temu wykrywać rury czy kable, ale też większe fragmenty betonu i puste przestrzenie. Jeśli trafimy na zablokowany tunel, staramy się ustalić, co jest dalej. Ale to możemy zrobić tylko z powierzchni. Ale w którym miejscu i w którą stronę sprawdzać? Często działamy na ślepo. Czy dochodzenie Piotra ujawni coś na temat konstrukcji? Wiele razy przeprowadzaliśmy tutaj skanowanie, ale na nic nie trafiliśmy. Tym razem jest inaczej. Trafiliśmy na dużą anomalię. Chociaż pomieszczenie skanowano wiele razy, tym razem znaleziono przestrzeń pod podłogą. Wszyscy chcemy wierzyć, że pod znanymi tunelami znajdują się inne i mamy nadzieję, że nadal istnieją. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale to pusta przestrzeń. Skany potwierdziły przestrzeń pod tym, co obecnie uchodzi za dno kompleksu. Geolodzy byliby podekscytowani, odkrywając szczelinę, o której wcześniej nie wiedzieli. Gdybyś mapował te tunele georadarem i natknął się na pustą przestrzeń, o której nie wiedziałeś, poczułbyś iskrę zainteresowania. Żeby ustalić, z czym mamy do czynienia i uzyskać dowód, że pod spodem coś jest, musielibyśmy wiercić. Ludzie nadal poszukują tuneli. Wszyscy wierzymy, że jest ich tutaj więcej. Chcemy wymyślić sposób, by zmapować cały system tuneli i wyjaśnić, do czego służyły poszczególne fragmenty. Eksperci powoli tworzą mapę systemu, by lepiej zrozumieć kompleks. Wskazówek szukają też w faktach z frontu. Początkowo Niemcy wygrywają na wschodnim froncie, ale w 1942 to się zmienia. Lądowanie w Normandii, choć ryzykowne, było początkiem końca. Sowieci i alianci nie zerwali porozumienia, na co liczyli Niemcy. To dziwne, że gdy Sowieci spychali ich z powrotem,
naziści tyle wysiłku włożyli w tę tajną budowę? Czemu to ciągnęli, skoro stawało się jasne, że przegrywają? Do czego zamierzali wykorzystać te tunele, gdy już by do tego doszło? Może w tunelach przechowywano coś wyjątkowego. Niemcy przenosili ważne rzeczy pod ziemię. Może trzymali tam kosztowności. Naziści postrzegali siebie jako obrońców europejskiej kultury. Okradali kontynent od 1939 roku. Skradli miliony arcydzieł, rzeźb i obrazów. Szala zwycięstwa przechyliła się na stronę aliantów, i naziści gorączkowo szukali kryjówek na sztukę. To było idealne miejsce na ukrycie wszystkiego, co przez lata ukradli. Mówimy tu o dziełach wartych miliardy dolarów. To byli ludzie, którzy chcieli się wzbogacić, więc to prawdopodobne, że w Osówce zamierzali ukryć skradzione dzieła sztuki. Do dziś nie wszystkie zostały odnalezione. Tutaj mamy ogromne pomieszczenia, w których być może je trzymano. Niektórzy wątpią w to, by było to odpowiednie miejsce. Tunele nie są dobrym miejscem dla dzieł sztuki. Panuje w nich wilgoć, a antyki jej nie lubią. Nie byłoby to optymalne miejsce do ich przechowywania. Wielu doszukuje się celu budowli w obecności agentów SS w okolicy oraz w potrzebie zachowania sekretu. Czy ludzie szukali jakiegoś wyjścia, gdy stało się jasne, że Niemcy przegrają? Oczywiście. Krążą teorie, że Niemcy planowali ostatni atak, być może już po zakończeniu wojny. Jeden z takich planów dotyczy tajnej jednostki. Miała ona kontynuować walkę za wszelką cenę. Gdybyś szukał miejsca, by ukryć zarówno żołnierzy, jak i ich sprzęt, to odizolowanie tuneli pod górą byłoby idealnym miejscem. Kompleks powstał na terenie, który kiedyś należał do Niemiec. Czy przewidzieli, że go stracą? Pewnie nie. Hitler wydał rozkaz, by w niektórych regionach Niemcy się nie poddawali. Mieli tworzyć fortece i przeczekać przemarsz Sowietów. Z punktu widzenia defensywy, zajęcie pozycji w górach Sowich miało sens. Są gęsto zalesione i trudne w nawigacji. Ale co ważniejsze, otacza cię góra i to daje ci pewien stopień ochrony przed ogniem artyleryjskim i bombardowaniem. Jeśli przyjrzymy się, jak duży zasięg mają te zabudowania, to dostrzeżemy, że chroniłyby nie tylko przed konwencjonalną bronią, ale pewnie też przed bronią jądrową. Fakt, że tunele łączyły różne elementy kompleksu, sugeruje, że miała to być forteca, gdzie rozegrałaby się ostateczna bitwa. To wygląda na miejsce, gdzie zbiera się wszystkie zasoby i czeka na cud. Nie mówimy o jednej czy dwóch osobach pod ziemią, ale o tysiącach. Ta budowla stanowi tylko fragment całego projektu. Musieli mieć kanalizacje i kanały wentylacyjne prowadzące na zewnątrz góry. Musieli mieć klimatyzację i generatory prądu. To był ogromny i skomplikowany projekt. Niektórzy nazistowscy dowódcy zachęcali ludność do ucieczki w góry i do walki podjazdowej. Może to wszystko stanowiło część planu. Tunele pod górą to doskonałe miejsce, z którego można prowadzić walki nawet po zakończeniu wojny. To dobre miejsce na ukrycie resztek armii i walkę do samego końca. To zgadza się z nazistowską ideologią z okresu wojny oraz podejściem dowództwa. Te wielkie hale musiały być czymś wypełnione i zaludnione jak miasto. Szerzyły się plotki o fanatycznej jednostce. Czy ten kompleks był elementem akcji Wilkołak?
Hitler planuje walkę w obliczu zbliżającej się klęski, a Osówka zdaje się być miejscem ostatniej bitwy nazistów. Doniesienia o tajnej jednostce zaintrygowały ekspertów. SS nie było jednolitą organizacją. Składało się z wielu oddziałów oraz jednostek specjalnych. Akcja Wilkołak była ostatnią próbą utworzenia tajnych oddziałów, które dręczyłyby nadciągających aliantów i Sowietów. Wilkołaki były specjalnie szkoloną jednostką. SS było z założenia ekstremalne w przekonaniach, a Wilkołaki byli najgorsi. Lecz pojawiają się plotki, że plany są rozleglejsze. Szeptano, że Wilkołaki mieli po wojnie pozostać w regionie i go zdestabilizować, a także zniszczyć wszelkie informacje na temat projektu. W tym świetle Wilkołaki wyglądają na ultrafanatyków, którzy odpowiadają tylko przed SS. Ten oddział przeszedł do legendy. 1 kwietnia 1945 roku stacje rozpoczęły nadawanie od wycia wilka oraz piosenki, której tekst brzmiał: "Moje wilkołacze zęby gryzą wroga. Już po nim odszedł." W wiadomościach, które nadano, rozkazano Niemcom walczyć z aliantami pod groźbą trafienia do więzienia. Na koniec dodano: każdy Niemiec, niezależnie od zawodu czy klasy, który oddaje się w służbę wrogu i kolaborantom, poczuje naszą mściwą dłoń. Naszym mottem jest: podbij lub zgiń. Adolf Hitler utknął w swoim bunkrze i żywy go nie opuści, ale wilkołaki i tak robiły tu to, co im rozkazano. Myśl, że po okolicy chodzą oddziały SS i terroryzują ludność, wywoływała strach u miejscowych i stała się częścią mitologii regionu. Mówiono, że wilkołaki chronią sekrety III Rzeszy, nawet po zakończeniu wojny w 1945 roku. Nie widziałem rozkazów, w których napisano: idźcie w góry Sowie i walczcie po kres dni, ale sądzę, że im tak powiedziano. W niektórych oddziałach SS znajdowali się fanatycy, którzy zrobiliby wszystko, żeby ochronić III Rzeszę. Wyżsi rangą oficerowie uznali to miejsce za dobre na finałową bitwę. Naziści pośpiesznie budowali podziemne miasto. Sprawa była przesądzona, gdy Sowieci przebili się przez Stalingrad. Wszystkie siły powinny być rzucone na wschodni front do ofensywy. Armia Czerwona zbliżała się do Gór Sowich, gdzie odkryła tunele i tajemnicze budowle w tutejszych lasach. To jakby coś z filmu science fiction. Kompleks był odcięty od świata, a uciekający naziści zniszczyli wszystkie dokumenty mówiące o jego budowie. W ostatnich dniach wojny musieli tam zorganizować ogromne ognisko. Wiemy z innych miejsc, że tak było i że Hitler powtarzał swoim doradcom, że jeśli się przenoszą i sądzą, że już gdzieś nie wrócą, to mają spalić wszystkie dokumenty. W bunkrze kazał je spalić, by nie wpadły w ręce Sowietów. Dlatego uważamy, że próbowano spalić wszystko, co dotyczyło tuneli. Niszczono wszelkie informacje, które mogły ujawnić plany wobec jakiegoś miejsca. Mieli dość czasu przed przybyciem Armii Czerwonej, by zniszczyć większość materiałów. Naziści budowali kompleks Osówka do ostatnich chwil III Rzeszy. Badania ujawniły zniszczone wejścia i zawalone pomieszczenia. Co tam się wydarzyło?
Wygląda na to, że część została zniszczona przez wycofujący się Wehrmacht, a część przez Armię Czerwoną, ale nie mamy co do tego pewności. Wiele osób snuje fantazje na temat tego, co znaleźli tam Rosjanie. W 1945 roku ten obszar zajęli Sowieci i to, co tu znaleźli, trafiło do Związku Radzieckiego. Z powodu zimnej wojny Zachód nigdy nie dowiedział się, co to było. Czy to naziści z desperacją grzebali informacje, czy może Sowieci znaleźli coś w tych tunelach i postanowili je zawalić? Wizyty w nazistowskich bunkrach i tunelach mrożą krew w żyłach. Wiele z nich jest w idealnym stanie. Niemal czuć i słychać maszerujących żołnierzy Wehrmachtu. To nie przypomina wizyt w innych historycznych miejscach, gdzie docenia się historię i architekturę. W miejscach pozostałych po nazistach pamiętamy o okropnościach, które tam zachodziły. Największą zagadką jest to, że nie poznaliśmy całego kompleksu. Co jeszcze się tam kryje? Co moglibyśmy odkryć? Co jakiś czas pojawiają się nowe informacje, choćby tak proste jak dzienniki frontowe żołnierzy. Ale są także ważne dokumenty, których nie zdołano zniszczyć. Mamy sporo elementów, ale na razie do siebie nie pasują. Zadaniem uczonych i historyków jest ułożenie ich w spójną całość. Jest wiele historii, które kwestionujemy i będziemy to robić jeszcze przez długi czas. Prawda jest złożona, ale znajdując dowody, możemy mniej więcej ustalić, jakie było przeznaczenie tych tuneli. Wiemy o wiele więcej niż 15 lat temu, ale wciąż możemy sobie jedynie wyobrażać prawdziwy zasięg tych tuneli. Dowody wskazują, że tunele pod Osówką stanowią jedynie część większego kompleksu. Trwające badania odkrywają nowe sekrety zamknięte w murach tego podziemnego miasta. Tekst Edyta Skrobiszewska czytał Mirosław Utta.